Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, w ramach naszych bezpłatnych porad prawnych odpowiadamy na pytania zadane przez naszych użytkowników. Jedną z takich osób, która zwróciła się do nas o pomoc, jest Pani Elżbieta. Pani napisała nam o problemie ze swoją nieruchomością kupioną 12 lat temu. No, jak wskazuje Pani już wtedy, z pewnymi problemami ciążącymi na nieruchomości, notariusz stwierdził, że sprawa nie jest skomplikowana, że można kupić nieruchomość, czekając na dalszy rozwój sprawy i pomoc ze strony Urzędu Miasta, który jest tutaj zaangażowany, można powiedzieć, właścicielsko. Bo Państwo kupili, jak rozumiem, Pani Elżbieta z mężem, kupili udział w nieruchomości, który w księdze wieczystej zapisany jest jako współwłasność gruntowa z Urzędem Miasta. No i na tej nieruchomości gruntowej w wielkości 3000 metrów stoją dwa domy. Jeden, jak pani pisze, został, no to właśnie ten, który państwo kupili, a drugi budynek stojący na gruncie urzędu był zajmowany przez synową państwa, pani Elżbiety i jej męża. Natomiast sprawy spadkowe synowej nie były załatwione od co najmniej 30 lat. No, synowa mieszkała tam, ale nie załatwiła spraw spadkowych po swoich teściach i mężu. W grudniu zmarła, dom stoi pusty. Urząd, czyli no, reprezentant gminy, która była tutaj drugim czy trzecim współwłaścicielem nieruchomości, nie interesował się, jak pani pisze, sprawami, nie pobierał podatków, nie wiadomo na jakiej podstawie miała ta pani prąd, wodę, odbiór odpadów. No i państwo piszą o tym, że prowadzą jakiś bój o uporządkowanie spraw, o zniesienie współwłasności. Zaczęli to robić już 10 lat temu, jak rozumiem, nie w drodze procesowej, ale w drodze jakiejś negocjacji z gminą, z urzędem gminy, no ale do dziś sprawa nie jest załatwiona. Pani pisze, że państwo są już w podeszłym wieku, nie stać ich na drogich adwokatów, na sprawy w sądzie, chcieliby nawet dom sprzedać, no ale przez nieuregulowane sprawy urzędowe potencjalni nabywcy się wycofują. No i prośba, co można zrobić, jak tutaj wpłynąć na urząd. No, samo zniesienie współwłasności, kiedy nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli, no może nastąpić w drodze postępowania nieprocesowego przed sądem, czyli poprzez złożenie wniosku właściwego do sądu ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jak rozumiem, sam urząd gminy nie chce współpracować w załatwieniu tego drogą umowną. No bo można dokonać oczywiście zniesienia współwłasności w drodze umowy przed notariuszem, no ale do tego, jak sama konstrukcja umowy wskazuje, no wszyscy zainteresowani muszą być zgodni. No a zarówno jedna, jak i druga formuła zniesienia współwłasności może być tutaj uzależniona od tak naprawdę ustalenia wszystkich spraw właścicielskich, w szczególności kwestii no tego trzeciego współwłaściciela, którym, jak rozumiem, była synowa, bo rozumiem, że jedni współwłaściciele to państwo, drudzy to gmina, trzeci synowa, a w obecnej sytuacji spadkobiercy. No i żeby ustalić tego trzeciego współwłaściciela, konieczne jest uregulowanie spraw spadkowych. Uregulowanie to może nastąpić w drodze no, stwierdzenia nabyciu spadku, albo przed sądem w drodze postępowania nieprocesowego. Wówczas każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z takim wnioskiem i sąd przeprowadzi stosowne procedury, wyjaśni, jak wyglądają sprawy i wyda odpowiednie orzeczenie. No, druga droga to wizyta u notariusza, ale pod warunkiem, że wszyscy spadkobiercy są zgodni co do kręgu spadkobierców i przysługujących mu udziału. Więc jeżeli państwo jesteście na przykład zgodni co do tego, kto poza państwem jest współwłaścicielami, czyli rozumiem, że chodzi o państwa, gminę i spadkobierców synowej, i jesteście państwo z tymi wszystkimi trzema osobami czy trzema podmiotami dojść do porozumienia, no to można to załatwić poprzez umowę u notariusza. No, jeśli będziemy mieli jasność co do wszystkich współwłaścicieli, czy to poprzez stwierdzenie nabycia spadku po synowej u notariusza, czy to poprzez umowę notarialną pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi,
No to wtedy możemy rozpocząć procedurę zniesienia współwłasności nieruchomości. No jeżeli nie ma zgody co do sposobu tego zniesienia, również w drodze umownej, no to wystąpimy do sądu. No i współwłasność nieruchomości znoszona jest na trzy sposoby. One są opisane generalnie w artykule 210 kodeksu cywilnego. Może to być albo podział rzeczy wspólnej, czyli w tym przypadku nieruchomości, albo przyznanie prawa do nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, który spłaca udziały pozostałych, albo sprzedaż tego wspólnego przedmiotu i no, jakby z egzekucji tych wszystkich, no, całej kwoty wynikłej ze sprzedaży, zaspokojenie wszystkich współwłaścicieli. Ja zakładam, że w tym przypadku pewnie dla wszystkich Państwa najkorzystniejszy byłby podział nieruchomości. Wtedy po prostu wydziela się odrębne, samodzielne części. Dzieli się działkę wraz z budynkami na niej leżącymi i one będą przysługiwać współwłaścicielom, no, w odpowiednich częściach. Jak mówię, są też te inne metody podziału, czy przyznania wyłącznej własności, czy no właśnie jakiejś egzekucji w wyniku sprzedaży nieruchomości. Być może ta trzecia droga też dla Państwa wchodzi w grę. No, tutaj jest jeszcze ostatni aspekt. Państwo piszecie, że jesteście już w takim wieku, że nie macie ochoty ani środków finansowych na prowadzenie długotrwałych sporów, na zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej adwokatów czy radców prawnych, w tym przypadku pewnie bardziej tych drugich, proces przed sądem. No, ale niestety, wydaje mi się, że bez tego może trudno się obejść w tym przypadku. No bo jeśli nie da się załatwić sprawy z gminą, to zostaje sądowe zniesienie współwłasności, a wcześniej być może postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. No i to bez profesjonalnej pomocy prawnej może być utrudnione. Możemy tu skorzystać, jeśli przyczyny finansowe są przeszkodami, z licznych form bezpłatnej pomocy prawnej. Taka nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona praktycznie we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, a na pewno we wszystkich o statusie powiatu. Więc Państwo możecie się zwrócić tam i dowiedzieć, w jakich dniach, godzinach, miejscu przyjmują osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną właśnie na podstawie ustawy z 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej. No i zwrócić się z prośbą o pomoc, spotkać się z taką osobą. Ona nawet jeśli Państwu nie podejmie się poprowadzenia całej sprawy, no to jakieś kierunki wyznaczy, jakoś Państwu doradzi. Taka pomoc jest też świadczona na zasadach działań pro bono przez samorząd radcowski, adwokacki. No, wydaje mi się, że sprawa jest dość skomplikowana, a może nawet nie tyle skomplikowana, ale pełna takich zadawnionych zaniedbań. I niestety uporządkowanie ich wymagać będzie i pewnej dozy profesjonalnego podejścia. No i niestety wymagać będzie czasu, żeby to uporządkować. Także no, jak mówię, proszę to rozważyć, bo boję się, że trudno będzie tutaj liczyć na jakby szybkie przecięcie jakimś prostym prawnym ruchem takiego węzła gordyjskiego, w którym trochę Państwo jesteście. Aczkolwiek przy odpowiedniej profesjonalnej pomocy i takim no, jednak cierpliwym podejściu do tematu, na pewno jest to do pozytywnego dla wszystkich stron rozwiązania. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.